Autobiografia, czyli moje 12345 dni, 67 godzin i 89 minut opowiedziane w 49 763 słowach. Rozdział 34. Logistyka urlopu McGregora. Wypadałoby w końcu wyskoczyć kiedyś na jakiś urlopik. Pierwszy od roku Anno Domini 2008, który mi się kurka wodna należy jak psu kość, kotu miska mleka. Ale żeby cokolwiek mogło dojść do skutku, trzeba przygotować się se dwie rzeczy. Tymi rzeczami są kasiora i logistyka. Logistyka, czyli plan, gdzie się chce skoczyć, czym, za ile będzie na to czasu, a w międzyczasie ile siana można na to wydać, kasiora sumą różnych wcześniejszych zbiegów okoliczności oraz perspektywą wyrwania hajsu od bugmacherów za kupony grane w połowie ubiegłego roku i paru innych dupereli, można uznać, że jest zapewniona w ilości jakichś 2500 PLN-ów, co raczej powinno styknąć, a nawet jakby nie stykło, to w założeniach jest, że w piątym dniu urlopu wypadnie kolejna matka boska pieniężna, więc można przyjąć, że temat hajsu mamy z bani. Skoro mamy załatwiony temat sfinansowania z urlopu, to teraz pojawia się temat typu urlopu. Stacjonarny, czy jak to mawia Stachu z Chwilówek, objazdówka. Tutaj wybór nie był jakoś mega ciężką decyzją, skoro ostatni urlopik był stacjonarny, polegający na grzaniu dubska na plaży, czyli z grubsza w jednym miejscu, to teraz wypadałoby trochę se pojeździć, co poza kosztami związanymi przede wszystkim z noclegami i biletami wiąże się z koniecznością pewnej logistyki, czyli rozplanowaniu se ile ma się czasu na wożenie się i miejscówy, które chce się zaliczyć, zanim zacznie się męczyć mandolinę właścicielom pensjonatów, kwater prywatnych czy hotelarzom. Należy samemu na kartce w miarę sensownego formatu określić, gdzie i na ile chce się pojechać. Wiadomo, że trasa objazdówki zacznie się w miejscu zamieszkania. Stamtąd wymyśliłem sobie, że skoro już mi tak delikutacznie włączyła się mania tirów, to grzech byłoby nie odwiedzić ich z lotu, który od 11 lat odbywa się w miarę niedaleko, w polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Ominięcie takiego z lotu dla, wprawdzie od jakiegoś dopiero czasu, ale jednak takiego maniaka trackerki jak ja, to tak jakby jakiś szanujący się klecha nie pojawił się przynajmniej raz na tej ich niby świętej górce gdzieś pod Częstochową. No to mam już ogarnięty pierwszy cel mojej objazdówki. Wiadomo, że taki zlot trwa 3 dni, więc pomiędzy pierwszym a drugim i drugim a trzecim dniem tej imprezki przydałoby się gdzieś kimnąć. Teoretycznie mógłbym kimać w namiocie, który rozbiłbym se na przewidzianym do tego celu polu namiotowym na terenie zlotu, ale tylko teoretycznie, gdyż po pierwsze, primo, ja jestem zbyt wygodną bestią, żeby spać, znaczy się odpoczywać w namiocie. Po drugie, primo, nie ma żadnej gwarancji, że gdzieś na górze jakiemuś garbatemu aniołkowi z przerostem prostaty nie zacznie chcieć się szczać i nie postanowi tego w formie deszczu zrobić dokładnie centralnie na namiot pana McGregora. Pozostaje też trzecia, czysto techniczna kwestia dostępu do prądu, którym zapewne się przyda, chociażby do podładowania baterii w fonie albo do zasilenia lapka. W końcu gdzieś trzeba zrzucać fotki i filmy kręcone przeze mnie w czasie całego urlopu. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby nocowanie w miejscowości, gdzie odbywa się zlot, ale ponieważ nigdy wcześniej mnie tam jeszcze nie poniosło i nie wiem, czy tam któryś z mieszkańców tej wichury wpadł na to, żeby wynajmować pokoje takim ludziom jak ja, to też kierowany logiką wymyśliłem sobie, że zamieszkam na ten czas w oddalonym o jakieś 12 kilosów Opolu, a ponieważ żyję w czasach internetu, nie było ciężko dowiedzieć się, że przez nową polską wieś kręci się sporo PKS-ów, a i śmiga tam też opolska linia podmiejska numer 8. Wiadomo już, że w Opolu będę do 20 lipca rano i tu pojawia się temat mojego kolejnego celu, którym wymyśliłem se, że będzie miasto Łódź. W końcu trzeba samemu ocenić, czy ta ich Piotrkowska jest czymś wartym zobaczenia, czy jak większość przypadków jest to jedna z wielu zdrowo przereklamowanych miejsc w miastach Polski. Niedaleko Łodzi jest taka wiocha, jakich w Polsce tysiące, co się zowie Piątek. Szczegółem, dla którego zainteresowałem się właśnie tą wichurą, jest postawiony w niej jakiś głaz, czy coś w ten deseń, będący niby informacją, że jakiemuś geografowi kiedyś zdrowo się nudziło i wyliczył, że niby tam wypada geometryczny środek Polski, a że fajnie by potem chociażby na fejsie wyglądała fota, że oto McGregor był literalnie na samiuszkim pępku Polski, to wymyśliłem se, że tam też się na chwilę pojawię, po czym wróci się do Łodzi i stamtąd pociśnie się dalej. W filmie Forrest Gump Tom Hanks w pewnym momencie postanowił sobie pobiegać, dobiegł do końca podwórka, potem do końca ulicy, potem stwierdził, że jak już tam jest, to zaliczy koniec miasta. Jak już się tam znalazł, to pomyślał, że fajnie byłoby pobiec do końca stanu, bo to w USA było, a skoro zaliczył już koniec stanu, to może by pojechać po bandzie i dobiec do oceanu i też tak zrobił. Gdy już dobiegł do oceanu, stwierdził dość logicznie zresztą, że dalej pobiec się nie da, więc trzeba zawrócić i zaliczyć drugi ocean i tak se dymał przez całe USA.
A skoro ja już zaliczyłem środek Polski, to będzie zajebiście zaliczyć przy okazji, skoro mieszkam w Europie, a nie Ameryce, środek Europy właśnie. Tyle, że ja jestem za wygodny, żeby dymać tam biegiem, czyli piechtobusem. Ja zapewne wykorzystam do tego jakiś autobus, albo w ostateczności bus jakiejś prywatnej miejscowej firmy. Skoro będę już aż tam, a będąc równocześnie fanem trackerki, to byłoby fajnie posłuchać se muzyki, jaką słucham se już od sporego kawałka czasu, czyli country. Tyle, że na żywo, a w tym celu należy podjechać do Mrągowa nad jezioro Czos. Skoro już jestem w geograficznym środku Europy, to do Mrągowa nie jest już stąd jakoś tragicznie daleko. To też potem pojadę se właśnie do Mrągowa. Tamtejszy piknik country też, tak jak z lot tirów pod Opolem, trwa 3 dni, ale tam komuś troszkę odjebało, jak zobaczył, ile ludziów na to przyjeżdża. To jebną takie ceny wjazdu na ten piknik, że mózg się lasuje. To też stwierdziłem, że fajnie byłoby se to zaliczyć, ale nie napychać komuś za bardzo kieszeni. To też złotym środkiem będzie nabyć sobie drogą kupna bilet tylko na pierwszy dzień i to gdzieś na tyle tego ich amfiteatru. Nie jestem szaleńcem, królem nafty, ani nawet dziennikarzem TVN-u, żeby bulić 400 tylko za to, żeby przez kilka godzin posiedzieć se bliżej sceny. Wiadomo więc, że w dniu 24 lipca Anno Domini 2015 będę w Mrągowo City. Skoro zaliczyłem jeziorko, to do kompletu byłoby też dobrze zaliczyć też nasz Bałtyk. A jeśli Bałtyk, to w miejscu, gdzie już w 2008 byłem i wiem, że w razie ataku prostaty jakiegoś garbatego aniołka, czyli deszczu, i tak będzie tam jakaś ciekawa alternatywa spędzenia czasu, a tym miejscem jest Kołobrzeg City. A jak Kołobrzeg, to dlaczego by nie skorzystać z wycieczki na Borholm? Wprawdzie pociągnie ta parę PLN-ów, ale ostatecznie kto bogatemu zabroni? W Kołobrzegu też się pewnie posiedzi ze 3-4 dni, a to już będzie gdzieś w okolicach 29 lipca. Ale to byłoby trochę za szybko wracać na chatę, mając ogarnięty temat wolnego w robocie do 4 sierpnia. Taką idealną miejscówką typu zapchaj dziurę wydaje się być miejscowa znaleziona kiedyś przypadkowo przez wujka Google'a, gdzie niby jest jedno z dwóch miejsc w Europie, gdzie krzyżują się dwie rzeki pod kątem prostym. Jest to mniej więcej w połowie drogi Piła-Bydgoszcz, tylko kapkę w dół na mapie. Tą miejscówką jest niejaki Wągrowiec. Na mapie wygląda na jakieś małe miasteczko, więc ostatecznie może być. I to byłoby z grubsza cała traska. Skoro już wiem, gdzie i ile chcę posiedzieć, należy ogarnąć se miejscówki. W tym celu pierwsze, co należało zrobić, to kupiłem se w Playu pakiecik minut do swojej sieci na stacjonarne, bo jest więcej jak pewne, że czeka mnie niezła sesja telefoniczna. Wypadałoby zacząć od początku, czyli w moim przypadku od Opola. Teraz wypadałoby znaleźć se coś w rodzaju internetowego odpowiednika książki telefonicznej, ale ograniczającej się tych ludziów, którzy mają jakiś pokoik na stanie albo jakieś nie za drogie instytucje, które mogą w tej kwestii okazać się dość przydatne, czyli jakieś bursy, akademiki albo internaty, które wzorem z internatu z Weicher City w większości przypadków na lipiec i sierpień zamieniają się w miejsca, gdzie dość małym nakładem PLN-ów można ogarnąć sobie miejscówkę do noclegów. Wbrew moim oczekiwaniom, Opole okazało się dość toporne w kwestii noclegu. Potrzeba było se 20 podejść, czyli około 20 telefonów w około 20 różnych miejsc, co by w końcu trafić na miejsce, które ma akurat wolny pokój w terminie Master Tracka. Wprawdzie miejsce to nie miało akurat na stanie pokoi jednoosobowych, ale udało się załatwić, że dadzą mi pokój czteroosobowy po cenie, jakbym mieszkał w jedynce. Nie bardzo wiem, po co mi aż taki hangar, czyli czteroosobówka na jedną osobę, ale chuj. Grunt, że mamy zabukowaną miejscówkę i można zabrać się za motanie noclegu w kolejnej miejscówce, czyli w Łodzi. I tu okazało się, że wystarczył jeden jedyny telefon. Wprawdzie trochę drogo, 80 PLN-ów za dobę, ale ostatecznie będę tam przez jedną dobę i to też może nie pełną, a poza tym ta miejscówka jest w miarę w centrum Łodzi, dość blisko tej całej Piotrkowskiej, przystanku linii firmy busiarskiej, której trasa przebiega przez Piątek, gdzie jest ten cały środek Polski, to też stwierdziłem, że ostatecznie może być. W samej Suchowoli, czyli takiej sporej, ale jednak wiochy, gdzie jest środek tyle, że Europy, miejsc noclegowych, już 2 miesiące przed moją objazdówką nie było. Ale taki problem dla stratega McGregora to żaden problem. Wziąłem się za szukanie noclegu w Białymstoku, czyli w najbliższym jakim takim mieście, skąd jest jakieś sensowne połączenie do Suchowoli i z powrotem. To jest jakieś 30 kilosów, więc nie ma tragedii, więc spokojnie można na te 2 czy 3 noce zamieszkać w Białymstoku. Po tych 2-3 nockach trzeba teleportować się do Mrągowa, co by zakupioną drogą kupna przez portal Eventim Bilecik na pierwszy dzień pikniku country nie poszedł się jebać, a to oznaczało, że i w Mrągowie trzeba ogarnąć se nocleg, ale tu wystarczą mi 2 noclegi i jak mogłem się spodziewać, w miarę szybko znalazło się i tu miejscówkę, a żeby nie dać się wyssać z hajsu przez hotele, które usadowiły się przy samym amfiteatrze albo przy samym czosie, to też ogarnąłem se nocleg jakieś 5 km od celu, w jakim wbiję do Mrągowa, ale 5 km to jeszcze nie tragedia, a 65 zł za 2 doby to bardzo sensowna cena za nocleg w takim miejscu jak Mrągowo. W
W przypadku kolejnego punktu, czyli Kołobrzegu, też musiałem podzwonić w kilkanaście, jak nie więcej miejsc, aby w końcu trafić na miejscówkę u jakiegoś moherka. Dziś już raczej nikomu nie daje się imienia Narcyza. Ale miejscówka jest miejscówką, a i koszt noclegu 5 dyszek za dobę w Kołobrzegu jest dość przyzwoitą ceną. Teraz pozostał już tylko Wągrowiec do ogarnięcia, tam jednak ludziska zachowywali się, odbierając telefony ode mnie jakoś dziwnie. A w każdym razie zupełnie na odwrót niż w całej reszcie moich załatwionych już miejscówek. Wszędzie był zawsze jeden problem, wszędzie był tekst w stylu mam wszystko zajęte do cholera wie kiedy, a ci odstawiali teatrzyk w stylu jak to ma być dzisiaj czy jutro, nie ma sprawy, ale jak dowiadywali się, że chcę tam wbić pod koniec lipca, to już włączało im się coś w stylu proszę zadzwonić bliżej terminu, to się zobaczy, jak będzie temat miejsc wyglądał. Ta, pewnie, a potem powiecie mi jeden z drugim, że sorki, nie ma miejsc? Nie, to nie, jak nie chcecie zarobić, to wasza broszka. Załatwiłem sobie więc miejscówkę w jednym normalnym tego typu obiekcie w Wągrowcu, czyli dość znośnie na swojej stronce wyglądającym hotelu. Wprawdzie 80 zł za dobę to kapkę dużo, jak na nie za dużą wiochę, ale i ludziska też wyjeżdżali mi z podobnymi cenami. Stwierdziłem więc, że już dorzucę tego dychala i będę miał pewniaka co do noclegu. Trochę chujnia, że to jest na wylocie, czyli raczej daleko od centrum, ale jakoś się to ogarnie. W ostateczności raz zrobię sobie spacerek, a w najgorszym wypadku stracę kilo albo dwa. I tak oto zakończył się pierwszy, najważniejszy etap ogarniania logistyki własnego urlopu. Przyszedł czas na level drugi, albo równie istotny, czyli temat teleportacji. Ponieważ gdyż albowiem mi raczej jest dalej niż bliżej do Foresta, czyli nie zamierzam łazić, a już na pewno biegać więcej niż to będzie absolutnie konieczne, zwłaszcza z plecakiem i konkretnym 35-litrowym plecakiem na plecach, to też trzeba było znaleźć jakąś w miarę znaną i pewną linię autokarową, kursującą w miarę często, w miarę możliwości po całej planowanej przeze mnie trasie i żeby to nie kosztowało za dużo PLN-ów. Do tego idealnie pasuje mi sieć autokarowa Polski Bus. Wprawdzie mogę od razu zapomnieć, że nimi dojadę do takiego Mrągowa czy Kołobrzegu. Może kiedyś na to wpadną, że w sezonie jeździ tam w chuj osób, więc nie jest głupim pomysłem rozważenie pomysła, ale póki co w tamtych stronach muszę poradzić sobie za pomocą lokalnych PKS-ów albo firm busiarskich. Ale poza Mrągowem i Kołobrzegiem Polski Bus okazał się bardzo niegłupim pomysłem. Praktycznie każdy pozostały kawałek trasy da się za ich pomocą pokonać. Ewentualnie gdzie niegdzie wejdzie w grę przesiadka trwająca godzinę czy w porywach dwie, ale że można na ich stronie zabukować sobie bilety dwa miechy wcześniej, tak jak ja tego dokonałem, to wyszło to mega ciekawie pod względem ekonomicznym. Na 7 przyjazdów tą siecią, podczas których walne ich autobusami w sumie 1445 kilosów, wyszło całe 122 złocisze, czyli wychodzi, że średnio, że każda zapłacona złotówka pozwoli na przejazd prawie 12 kilosów, prawie kurka wodna jak za darmo. Poza kawałkami Białystok-Mrągowo-Białystok i Białystok-Kołobrzeg, gdzie będę musiał ogarnąć sobie inne połączenia, jeżdżę więc prawie za free. To też dotyczy kawałka z Opola do Łodzi, ale tam akurat średnio pasowały mi godziny odjazdów. Skoro już wiem, mało tego, mam już druknięte bilety na Polskiego Busa, o której skąd mam przesiadki i odjazdy, pozostaje ogarnąć sobie temat wypasu. W końcu od czasu do czasu trzeba coś szamać i do tego celu idealnie pasują przesiadki. Na przykład takie połączenie Łódź-Białystok ma 1,5-godzinną przesiadkę w Warszawce, więc teoretycznie można by poszukać w Wawie, gdzieś niedaleko dworca, jakiegoś w miarę fajnego lokalu z żarciem z cenami na w miarę ziemskim poziomie, albowiem nie sztuka wejść do pierwszej lepszej knajpy i dać 30 zeta za łyżkę ziemniaków i kawałka mielonego. Aby uniknąć takich akcji, wdrożyłem trzecią fazę mojej przezajebistej logistyki, mającej na celu jedno. Po to ma się neta i po to się nosi na patyku 2 kilo mózgu, żeby zrobić z niego czasami pożytek i poszukać sobie w miastach, w których będę nocował, albo w których będzie przesiadka jakiegoś lokalu mającego w swoim menu jedynie słuszny wypas, czyli ruskie. I tak poza dwoma wyjątkami w Warszawce nie ma pierogarni na tyle blisko miejsca przesiadki, żebym zdążył tam podejść albo podjechać i wszamać swoje ruskie na miejscu, albo chociaż wziąć je na wynos. Jeszcze gorzej sprawa wygląda w moim ostatnim punkcie trasy, Wągrowiec City, ale tam jest za to sklep sieci Kaufland, więc jeśli okaże się, że w hotelu, w którym mam załatwiony pokój, jest jakaś ogólnodostępna kuchnia dla gości, to najwyżej kupię sobie gotową porcję ruskich w Kauflandzie i będzie git. A jak nawet nie, to znajdzie się zapewne na tym ich wągrowieckim ryneczku jakiś lokalik, w którym znajdzie się coś innego, równie konkretnego do szamania. W każdym mieście znalazła się pierogarnia, a w Łodzi nawet na samej Piotrkowskiej 69 i to po zacnej, jak na główny deptak Łodzi, cenie 10,90 za 15 sztuk. Teraz pozostaje tylko parę dni przed wyjazdem podzwonić po miejsca, gdzie mam załatwione miejscówki i popotwierdzać, że bankowo będę, żeby czasem któryś
inteligentnie wpadł na jakiś debilny pomysł anulowania rezerwacji i dania mojej miejscówki jakiemuś innemu młotkowi, a potem już w czasie urlopu liczyć, że nic po drodze się nie zjebie, na przykład, że jedna blondi z opóźnionym zapłonem za fajerą swego różowego Matiza czy innego Tico zacznie parkować na 50 podejść, powodując opóźnienie autobusu, to mogłoby spowodować, spierdoli mi autobus, na który miałem się przesiąść, a wtedy miałbym już prawie jak w banku, że moja cała misternie układana logistyka pójdzie w pizdu.